Jest ze mną pan Wojtek Brzeziński. Panie Wojtku, pierwszy raz po uczynie od razu z wysokiego C. Przepiękny koncert, tu w nim zaśpiewany, w reżyserii Jacka Bączyka. Jak pan się czuł w tym koncercie? Czy było coś odkrywczego? Po pierwsze, odkrywcze jest miasto. Połczyn Zdrój, piękne, macie miasto i cieszę się, że tutaj jestem. A koncert, no każde spotkanie z tymi ludźmi, z którymi mogłem występować i oczywiście z publicznością jest... Jest niepowtarzalne, inne i zaskakujące. Dobrze, a jak te piosenki, które pan wykonywał, dobrze się pan w nich czuje, lubi pan, wracał gdzieś, miał okazję gdzieś w nich już występować, śpiewać te utwory? Ogromnie było mi miło dzisiaj, jak zacząłem śpiewać Wspomnienie i ludzie zaczęli bić brawo. Trudną piosenkę. Ponieważ ja jej bardzo nie chciałem śpiewać. I mówię, Jacek, weź mi ten utwór, sam sobie go śpiewa, ja go nie chcę śpiewać. To już tacy... Wspaniali ludzie to wykonywali, że nie miałem ochoty konkurować i wybiłem to sobie w ogóle z głowy, zrobiłem to trochę inaczej. Inaczej. Po swojemu i tekst jest ważny i nie ukrywam, że go na nowo zrozumiałem. Więc wykonałem jakąś swoją pracę i jestem z niej zadowolony i bardzo się cieszę, że publiczność to również doceniła. Dokładnie tak, były długie oklaski, poruszeni byli widzowie. Ostatnie pytanie, jako aktor zawodowy, jak pan postrzega tego typu turnieje, które gdzieś tam kształtują często w młodych ludziach właśnie zapał do recytacji, do aktorstwa? Mam tydzień jubileuszy, ponieważ przyjechałem tutaj na 35, prawda, jubileuszowy festiwal, a w piątek byłem w Rybniku na 25 festiwalu OFPA, który wygrałem te 25 lat temu, więc byłem młodziutkim człowiekiem wtedy i jeśli mogę tutaj do kamery powiedzieć wszystkim, startujcie, moi kochani, bo to naprawdę nie wiadomo, jak to się potem potoczy. I nawet jeśli to jest tylko i wyłącznie ta jedna przygoda, to ona jest fajna. A kto wie, może pójdzie coś za tym dalej. I tego życzymy, dziękujemy bardzo panu Wojciechowi i mówimy sobie do widzenia w przyszłym roku. Do widzenia w przyszłym roku.